Cześć, witajcie. Ponownie się widzimy. To już dzisiaj kolejne nasze spotkanie. Jest ze mną profesor Ewa Stachowska. Dzień dobry, witam Państwa. Jestem zaszczycona, że możemy teraz spędzić najbliższe kilkadziesiąt minut razem. I mam nadzieję, że wyczerpiemy temat i wypytamy o wszystko, co jest nam tutaj potrzebne, szczególnie w temacie diety i suplementacji w insulinooporności. Napiszcie proszę w komentarzach, czy nas dobrze słychać przede wszystkim, czy nie ma jakichś zakłóceń. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania w trakcie, to oczywiście piszcie nam na czacie, a ja będę tutaj wałkować i drążyć dziurę w brzuchu pani profesor, wypytując o te rzeczy, które myślę, że najczęściej pojawiają się na naszych grupach, wszelkie pytania i wątpliwości. Na pewno będę chciała też wypytać właśnie o te psychobiotyki, o których już dr Marlicz wspominał, tutaj troszkę już ten temat musnęliśmy, o tym stresie, o psychobiotykach, o tym już na końcu też tutaj panią profesor będę zamęczać pytaniami. Natomiast zacznijmy właśnie od tej diety w insulinooporności, o tych podstawach, jak ona w ogóle powinna wyglądać, jak się do niej przygotować i czemu jest taka ważna i istotna? Muszę Państwu powiedzieć, że insulinooporność to jest coś, co może spotkać każdego z nas. Spotyka też często kobiety w moim wieku i sama oczywiście, no, na szczęście jeszcze tej przypadłości nie mam. Natomiast sama widzę, jak bardzo łatwo jest teoretyzować, jak trudno jest jednak pewne rzeczy wprowadzić w praktykę. Dlatego też to, co bym chciała, na co chcę zwrócić szczególną uwagę, to, że badania pokazują, że każda droga, która będzie prowadziła do redukcji masy ciała, tej masy tłuszczowej, przy zastopowaniu ubytku masy mięśniowej jest dobra. Czyli jakby każda droga prowadząca do szczupłej, prawidłowej masy ciała jest dobra, ale najważniejszą rzeczą jest to, żeby tą masę ciała w tej drodze idealnej masy ciała utrzymać. Najpierw tą masę ciała zredukować najczęściej, a potem tą masę ciała utrzymać. I tutaj badania pokazują, no to w ogóle nie mamy żadnych wątpliwości, że właściwie diety działają bardzo podobnie, czyli jeżeli wybierzemy różny model diety, na przykład polegający na ograniczaniu czy wykluczaniu jakichś makroskładników, na przykład dieta ubogotłuszczowa czy dieta odwrócenie, dieta ubogowęglowodanowa, to jakby te różnice totalne potem w utracie masy ciała są bardzo podobne. A najważniejsze jest to, żeby ta osoba, która na takiej diecie tą masę ciała zredukowała, potrafiła tą redukcję utrzymać. No i tu dochodzimy do głównego problemu, bo okazuje się, że utrzymanie tej prawidłowej masy ciała zależy od tego, jak bardzo jesteśmy w stanie i na jak długo jesteśmy w stanie tą dietę zaakceptować. A wiecie Państwo, że to jest tak, że dieta w ogóle nam się bardzo źle kojarzy. To jest coś, co jest pasmem wyrzeczeń, coś, czego bardzo nie lubimy. Zresztą pacjenci nie lubią, w ogóle w gabinecie staramy się unikać tego. Samo słowo, od razu się pacjenci jeżą. Więc chodzi o to, żeby znaleźć taki sposób żywienia, który jest w stanie ten człowiek, czy ten pacjent, czy znajomy, ktokolwiek będzie z naszych rad korzystał, żeby był w stanie do końca swojego życia utrzymać zdrowy wzorzec żywienia, przy którym nie będziemy mieli nieprawidłowej masy ciała i oczywiście nie będzie insulinooporności. No i znowu, jakby możemy mówić o wielu, wielu różnych dietach i pewnie za moment sobie je omówimy, natomiast najbardziej racjonalnym działaniem, i znowu badania naukowe to potwierdzają, jest dieta, która jak najmniej wyklucza. Czyli musimy się nauczyć jeść wszystko, ale w określonych ilościach, w określonych proporcjach, tak żeby oczywiście utrzymać ten dobry stan zdrowia. I dietą, która jest absolutnie dietą wzorcową, jest dieta typu śródziemnomorskiego, czyli możemy sobie powiedzieć, że mamy taki nasz polski wariant diety typu śródziemnomorskiego, więc diety takiej opartej o produkty, o bardzo różnorodne produkty, także produkty roślinne, ale nie wykluczające produktów zwierzęcych, nie wykluczających bardzo, oczywiście od czasu do czasu i raczej rzadko produktów, które są w innych dietach zakazane, czyli od czasu do czasu możemy zgrzeszyć nawet jedząc jakieś słodkie owoce czy na przykład miód. Natomiast generalnie, jeżeli tych wykluczeń nie będzie tak dużo, jeżeli ta dieta jest właśnie kolorowa i dopuszczająca, nawet incydentalnie,
ale zjedzenie jakichś rzeczy, to okazuje się, to badania naukowe pokazują, że pacjenci na ogół bardzo dobrze taką dietę tolerują. Czyli, proszę Państwa, zdrowo rozsądnie, tak, bardzo zdrowo rozsądkowo. To jest faktycznie, to się potwierdza, to co Pani mówi. Ja też widziałam właśnie jedne badania, że dużo lepsze efekty właśnie uzyskały osoby, które stosowały dietę z odstępstwami, które pozwalały sobie raz na jakiś czas na jakieś odstępstwa, niż te, które tą dietę restrykcyjnie przestrzegały. Pamiętam, że tam było jakoś tak, że te osoby, które przestrzegały restrykcyjnie, one więcej chudły w krótkim czasie, ale one szybciej wracały do tej wagi. Ten efekt jojo się błyskawicznie pojawiał. Natomiast właśnie u tych osób, które miały te restrykcje, one może ten proces redukcji był wolniejszy, dłuższy, ale skuteczniejszy, efektywniejszy. I te osoby nie wracały tak szybko do swojej masy ciała, albo w ogóle do niej nie wracały, do tego przyrostu. Więc wolniej, cierpliwiej, bo to jest ten problem, że my chcielibyśmy wszystko już, szybko, prawda? I dlatego pakujemy się w te restrykcyjne diety, które często są po prostu tragiczne. Ja zaraz tutaj podpytam panią profesor po prostu, co robić, bo na naszych grupach mamy niestety często ten problem, że chcemy szybko, dużo naraz, najlepiej 10 kilo w miesiąc albo w ogóle jeszcze szybciej. No i nie jest to, nie jest to korzystne, bo raz, że wraca ten efekt jojo, zaburzamy tą zdrową relację z jedzeniem, to się pojawiają często zaburzenia odżywiania, przy tym stres, panika i oczywiście emocjonalne problemy. No i właśnie, no jak z tymi restrykcyjnymi dietami? Słuchajcie, jest takie bardzo dobre stare powiedzenie, ta mądrość narodowa jest jednak powinniśmy to szanować. Jest takie powiedzenie, co nagle to po diable. Tak? Szybko schudniemy, ale jeżeli jeszcze szybciej przybierzemy z powrotem tą masę tłuszczową, no to chyba nie jest ten efekt, o który nam chodzi. Natomiast jeżeli buduje przed pacjentem perspektywę, że jakby może jeść wszystko, tylko oczywiście w określonych proporcjach, że nigdy nie będzie dużej bury i nagany, jeżeli zje sobie kawałek pieczywa z miodem, no to jest zupełnie inna perspektywa niż wtedy, kiedy na przykład teraz mamy mistrza diety, mojego syna, który uczy się do jednego chyba z najważniejszych w życiu egzaminów i stwierdził, że przejdzie na hiszpańską, śródziemnomorską dietę ketogeniczną. No, gratuluję sukcesu. A to jest hiszpańska dieta ketogeniczna? Tak, to jest bardzo ciekawe. Tak, hiszpańska dieta ketogeniczna. Hiszpańska, śródziemnomorska. Słyszałam o wegańskich dietach ketogenicznych, ale... Dieta portfolio też jest bardzo ciekawa. Tak. Ale no to gratulujemy sukcesu młodzieńcowi, który w domu ma tylko orzechy, jajka i właściwie nic do tej diety ketogenicznej typu śródziemnomorskiego nie ma. A ja na pewno nie mam czasu teraz pichcić jemu takich posiłków. Wracając do meritum, każda taka dieta niezwykle restrykcyjna, oczywiście ja nie wykluczam, że te diety przynoszą efekt, bo dieta ketogeniczna jest jedną z najlepszych diet, jeśli chodzi o lekooporną padaczkę. W ogóle w tej chwili jest bardzo dużo badań, szczególnie właśnie w tym śródziemnomorskim wariancie hiszpańskiej diety ketogenicznej, no, które rozszerzają to pole widzenia działania ciał ketonowych. No ale z drugiej strony, no pamiętajmy, że tak ogromne restrykcje, wykluczanie wielkiej, całych grup żywności, no ono naprawdę jest tylko dla tych najbardziej zaciętych ludzi i że większość z ludzi jednak po pewnym czasie sobie odpuszcza, no chce zjeść kawałek słodkiego. Tak, że jednak ten psychika nas też troszeczkę, coś nam zabrano, czegoś nie możemy, jemy, a automatycznie się buntujemy przed zakazami, tak? My jesteśmy taką, mamy naturę ludzką, że wszelkie zakazy nas po prostu blokują od razu, my się rzucamy potem na to jedzenie, zaczynamy zajadać, zaczynamy się objadać, no i raz, że efekt jojo, dwa, zaburzona relacja z jedzeniem, no i ten metabolizm już zaczyna nam znowu świrować, tak? Ta insulinooporność. U wielu osób pojawiała się insulinooporność, tutaj wśród naszych historii różnych pojawiających się na grupach, u osób, które właśnie stosowały wiele różnych diet, chudły tyły, różne restrykcje się pojawiały i potem nagle ta insulinooporność. Chodzi też o tkankę mięśniową. Słuchajcie, a co się będzie działo, bo nie wiem ilu z naszych słuchaczy to kobiety, co się będzie działo po menopauzie? To jest też bardzo trudny okres, kiedy rzeczywiście należy mocno przycisnąć w sensie aktywności fizycznej. Nie? Bo pamiętajmy, że no, jakby dieta pod tym pojęciem rozumiemy sposób żywienia, ale także aktywność fizyczną. To no właśnie, tkanka mięśniowa. Tutaj. Absolutnie, tu musimy pamiętać o to, żeby tkanka mięśniowa była, no, były prawidłowe proporcje tkanki mięśniowej do tkanki tłuszczowej. Nie chodzi o to, żeby zredukować tylko masę tłuszczu. Oczywiście to jest niezwykle ważne, ale żeby przy tej redukcji nie
ubyło zbyt dużo tkanki mięśniowej. Stąd też no, ten okres menopauzy czy zaburzeń hormonalnych no, jest szczególnie takim wrażliwym okresem. Natomiast słuchajcie, dieta typu śródziemnomorskiego, jak sobie usiądziemy i pomyślimy, to jest tak, dieta najlepsza dla nas, no bo gdzieś z tyłu głowy wiemy, że nawet od czasu do czasu możemy zgrzeszyć, jemy kolorowo różne rzeczy naprawdę, nie ograniczamy węglowodanów. Pamiętacie, taki jest, diabeł ubiera się u Prady i ta jedna z tych asystentek w szpitalu jest taka scena, że mówi, że nienawidzę cię, bo ty możesz jeść węglowodany. Tak. No właśnie. Z drugiej strony też wiem, że tutaj mówiliście z panem profesorem Marliczem o psychobiotykach, no to wróćmy do tego gracza, jakim na rynku otyłości, ale też insulinooporności jest mikrobiota jelitowa. Pamiętajmy, że właśnie taka różnorodna dieta, no właśnie taka dieta typu śródziemnomorskiego, to jest dieta, która najlepiej wspiera mikrobiom jelitowy. Każda inna dieta, szczególnie dieta restrykcyjna, czyli wyłączam z czego, na przykład nie wiem, no dieta ketogeniczna, stąd też ta hiszpańska dieta ketogeniczna, która ma bardzo dużą podaż warzyw nieskrobiowych czy niskoskrobiowych, jest już lepsza dla mikrobioma, ale każda dieta taka bardzo mocno restrykcyjna, to jest jak tajfun, jak huragan, który zmiata część mikrobiomu jelitowego, także tego dla nas bardzo korzystnego, czyli znowu taka bardzo duża otwartość na różne produkty, na produkty roślinne w większej ilości jest taką dietą, która wspiera mikrobiom jelitowy. No właśnie, też przy tych restrykcyjnych dietach dochodzi często do niedoborów pokarmowych. Tak, tak. I to też jest problem, bo pojawiają się różne dolegliwości wynikające z tych niedoborów. Gdzieś to wchłanianie też jest mniejsze. No i właśnie, już pomijając, że oczywiście nie jest rozwiązaniem to, żeby eliminując jedzenie, zastępować to suplementami, prawda? Mhm. Więc oczywiście restrykcyjne diety zdecydowanie nie, bo niedobory i nie ma co potem się jakby brać garści różnych suplementów. Więc zakładając, że mamy racjonalne żywienie, podchodzimy do tego z głową, z rozsądkiem, ale faktycznie czasami ta suplementacja jest potrzebna, szczególnie w insulinooporności jest kilka takich preparatów, które warto stosować. I co by tutaj Pani nam poleciła? To znaczy tak, może jeszcze na moment wróćmy do tego racjonalnego jedzenia. Racjonalne jedzenie najłatwiej sobie wyobrazić za pomocą tak zwanego talerza harvardzkiego. Czyli jak mamy zwykły, typowy talerz, dzielimy ten talerz na pół, połowa to mają być warzywa, taka zdecydowanie, z tej połowy zdecydowanie większa połowa różnokolorowe warzywa, a druga połowa, dzielimy ją dokładnie na ćwiartki, na dwie ćwiartki. Jedna ćwiartka to są produkty zawierające białko, to mogą być produkty roślinne, na przykład produkty strączkowe, ale także zwierzęce, nabiał, jaja, mięso. A ta kolejna ćwiartka z tej połówki to powinny być produkty no, ziarniste, zbożowe. Tak, tu mamy do wyboru zboża bezglutenowe, wtedy kiedy mamy problemy jelitowe, albo też zboża zawierające gluten. Tak? Ale zobaczcie, to są prawidłowe proporcje tego, co powinno być na talerzu w diecie typu śródziemnomorskiego. Powiedzieliśmy sobie, że to jest dieta najbardziej racjonalna. Ale teraz tak, stosując przerwę, Pani Profesor, jeśli chodzi o tych talerzy, to pamiętajcie, że my te talerze jako fundacja przygotowaliśmy, mamy swoje, możecie je na naszej stronie insulinooporność.com w zakładce do pobrania, oczywiście je pobrać i sobie przykleić na lodówkę, jest ściągawka, jest talerz tradycyjny, wegetariański i wegański. Jak te proporcje powinny być zachowane, żeby faktycznie ten talerz był zdrowy? Już nie przerywam, przechodzimy dalej. I oczywiście pacjenci często mówią, o Boże, co ja mam się tutaj zmienić w królika, ile tych warzyw ja mam jeść? No to wcale nie jest tak. Nie tak, bo no mamy jeść 6 porcji warzyw, porcja to nie jest też znowu tak dużo, to jest około pół szklanki liściastych, takich poszatkowanych warzyw, no, trochę więcej niż pół szklanki. Także warzywa są potrzebne, dlatego że dbają o mikrobiom i też dostarczają witaminy z grupy B. No ale jak już mamy taką osobę, która jest insulinooporna, to oczywiście w tej chwili na rynku też są preparaty, które mogą troszkę nam tutaj pomóc. Do tych preparatów niewątpliwie należą psychobiotyki. Należy berberyna, która ma naprawdę bardzo dobrą prasę. No i należą suplementy zawierające niektóre mikroskładniki, na przykład magnez, prawda, jest niezwykle istotny. Berberyna jest bardzo modna i są nawet metaanalizy, które pokazują, że w takiej typowej dawce, jaka jest w preparatach dostępnych w aptece, ona rzeczywiście działa bez efektów ubocznych, więc oczywiście powinniśmy pamiętać, że to, o czym Pani powiedziała, że jakby najbardziej na skróty pójście, czyli idę do apteki, kupuję sobie suplement i nie robię nic innego,
jest trochę takim, dla mnie bardzo, jak widzę swoich pacjentów, to jest pierwszy etap, czyli pacjenci najpierw lekko testują swój organizm i trochę chcą iść na skróty, czyli najpierw spróbuję, czy mi się uda. No bardzo często ten efekt jest, ale tylko taki no, częściowy, bo wiadomo, że jeżeli wprowadzi się odpowiedni styl życia, czyli aktywność fizyczną, właśnie taką dobrze zbilansowaną dietę typu śródziemnomorskiego z redukcjami kalorii, no to i jeszcze dodatkowo uzupełnić się niedobory, te najczęstsze, czyli tych makroskładników i berberynu, która rzeczywiście jest bardzo ciekawa, no to ten efekt jest silniejszy. Natomiast bardzo często też swoim pacjentom i też są badania, które pokazują, że pacjentom z insulinoopornością pomagają probiotyki, czyli te żywe kultury, szczepy bakterii jelitowych, które no, rzeczywiście przyjmowane w określonej ilości, takiej jaka jest też rekomendowana, rzeczywiście poprawiają zarówno glikemię, jak i same w sobie są w stanie trochę poprawić tą, przyspieszyć redukcję masy ciała, działając poprzez mikrobiom jelitowy. I to jest tam zapalone też. Jeżeli wyobrażamy sobie, że otyłość to jest taki uogólniony stan zapalny i ten stan zapalny rozpoczyna się od mikrobioty jelitowej, to rzeczywiście za pomocą tych bakterii, takich bakterii przyjacielskich nam, bakterii dobrodziejskich, strażacy samowie tam się dostają do naszych jelit i rzeczywiście te ogniska zapalne są w stanie wygasić. Co jeszcze jest bardzo ważne, i tutaj bardzo dobre są probiotyki barierowe z takimi szczepami, które rzeczywiście uszczelniają barierę jelitową. Czyli to, co rozmawiałam dzisiaj z dr Konieczną Żydecką, są probiobarier? Tak. On jest rzeczywiście bardzo dobry. Natomiast też chcę uczulić na jedną rzecz. To są też pacjenci, którzy w tej chwili jest ich naprawdę bardzo dużo. To są pacjenci, którzy się zgłaszają z różnymi problemami związanymi z masą ciała, bardzo często też z insulinoopornością i z zaburzeniami lękowymi. Dokładnie. I to jest, słuchajcie, taka grupa, naprawdę trochę nam brakuje wiedzy, bo jakby tutaj to, co się dzieje wokół nas, przyspieszyło tak mocno, że literatura czy badania trwają, natomiast pacjenci już są. Jeżeli zdarza się taki pacjent z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, to niewątpliwie dietetyk powinien zawsze konsultować takiego pacjenta, czy odsyłać też pacjenta do specjalisty. Ale jeżeli ten specjalista, no, tu myślę o psychiatrze, powie, że nie masz, to w ogóle nie jest, to podłoże nie jest podłożem, gdzie on mógłby wkroczyć za pomocą swoich leków, to pamiętajmy, że także bardzo pomaga zmiana diety na tą dietę antyzapalną, czyli znowu najlepsza jest dieta typu śródziemnomorskiego, bo tam te elementy antyzapalne i w tłuszczach antyzapalnych i w tej bogactwie warzyw i owocach występują. Natomiast zawsze możemy sobie pomóc także psychobiotykiem. I słuchajcie, jest tak, że rzeczywiście ten psychobiotyk, no powiem, że u znakomitej większości po trzech tygodniach ten efekt jest już widoczny. Czyli szybko, 3 tygodnie szybko. Szybko. Ten pierwszy efekt już jest. Oczywiście, tak jak wspomniałam, ja zawsze pacjentom polecam właśnie suplementację i magnezem. Bardzo często też wprowadzam berberynę. Bardzo często też stosujemy kwasy tłuszczowe omega-3 i te kwasy tłuszczowe omega-3 naprawdę też Państwu polecam. Problem jest tylko z tym, że one są niestety dosyć takim produktem ekskluzywnym, bo te dobre powinny być oczyszczone z różnych zanieczyszczeń, które w tej chwili, no niestety nie żyjemy w takim środowisku, w jakim żyjemy. Także warto po te preparaty na pewno sięgać. Ja chyba u Pani na webinarze wspominałam o tym swoim sposobie na kwasy tłuszczowe omega-3, czyli na ikrze, z ikra połączona z algami, z awokado i sokiem z cytryny. To się robi taką mieszaninę. Mieszanka. Po prostu się... Tak zwany eliksir, jest to ohydne, ja tego nie znoszę, ale zatkać nos i wtedy smak jest troszkę inny. Rzeczywiście tam jest bardzo dużo kwasów i EPA, i DHA, czyli tych najcenniejszych. W insulinooporności też często spotykamy się tym, żeby witaminę D dodatkowo dołączyć. Ach, to jest oczywiste, to jest taki mazytol. I tutaj
Tak, pytanie, tak, tak. Co Pani o tym myśli? Z inozydolem nie mam zbyt dużego, to znaczy ja jakby w swojej praktyce nie, wiem, że jest bardzo dobry i wielu specjalistów go poleca, natomiast witamina D to słuchajcie, to już jest taka Biblia, zaczyna się październik, wprowadzamy suplementację witaminą D. Zawsze też ważne jest, żeby zbadać jednak to stężenie aktywnej witaminy D we krwi. Dlaczego? Chodzi oczywiście o dawkowanie, bo takie dawki, które są dawkami rekomendowanymi, no nie zawsze z powodu licznych polimorfizmów, czyli z powodu naszego wewnętrznego metabolizmu, tam przekształcania tej witaminy, która jest z pokarmu w tą aktywną postać, może być niewystarczająca i warto to robić. Natomiast zdecydowanie no po prostu należy tą witaminę D suplementować. Od października do kwietnia każda. Potem, jeżeli wychodzimy na słońce, no to już nie, no a jeżeli ja na przykład nie. No, nie zawsze wychodzimy nie zawsze na słońce, czasami także pogoda jest niewystarczająca. Tak, tak, tak. Ale wróćmy jeszcze raz do tematu psychobiotyków, bo my tutaj właśnie psychobiotyki i tutaj tym psychobiotykiem jest sanprobistres. Natomiast co to właściwie są psychobiotyki? No właśnie, bo my słyszymy probiotyki, a psychobiotyki, czy to jest tylko kwestia nazewnictwa, czy one faktycznie czymś, jakąś swoją definicję odrębną mają? Znaczy, no, psychobiotyki są probiotykami, czyli z definicji to są te żywe kultury, szczepy bakteryjne, które powinny mieć działanie korzystne, nie powinny nieść za sobą antybiotykooporności. Stąd też pewnie już to było poruszane, że należy bardzo dokładnie w tej aptece, czy w sklepie ze zdrową żywnością, patrzeć, co to jest za preparat, patrzeć, czy jest chociażby podana, no musi być podana nazwa szczepu. Natomiast psychobiotyk ma bardzo szczególną funkcję. Bo jakby psychobiotyk bierzemy po to, żeby uspokoić to, co się dzieje w jelitach, ale jednocześnie te bakterie, one namnażając się, tworząc te swoje skupiska, kolonie w jelitach, powinny zacząć produkować neurotransmitery, które oczywiście będą uspokajały funkcje jelita, ale także poprzez produkty, które będą swoje, te substraty czy produkty końcowe produkowane przez te szczepy bakteryjne, one powinny dostarczać je do krążenia, one powinny działać i na ten enteryczny układ nerwowy, ale także na przykład przez krążenie czy przez oddziaływanie, to powiązanie przez nerw błędny powinno oddziaływać na centralny układ nerwowy. Stąd też faktycznie jest tak, że potrzeba trochę czasu, żeby ten probiotyk zadziałał, ale w takich lekkich zaburzeniach lękowych, w lekkich zjazdach nastroju, na pewno czekając na przykład na wizytę u specjalisty, powinniśmy przynajmniej tego psychobiotyku spróbować, bo on rzeczywiście po prostu bardzo często daje ten efekt pozytywny, tak jak mówię, naprawdę po stosunkowo niedługim czasie. Tak? Czyli jeżeli są takie zjazdy lękowe, i psychobiotyk, i oczywiście witamina D. Witamina D. No właśnie, teraz też zbliża się jesień, zima, często ta sezonowa depresja, czy sezonowe obniżenie nastroju coraz więcej ludzi dopada, co też może mieć związek właśnie z niedoborem witaminy D. Tutaj też już coraz częściej widzimy to w publikacjach. No ale też faktycznie te probiotyki, psychobiotyki tutaj mogą być pomocne w połączeniu z witaminą D w sezonie jesienno-zimowym. Można spróbować, bo też pogoda często nie sprzyja naszemu nastrojowi, jest ciemno, pochmurno, przytłaczająco, więc to też wpływa oczywiście na nasz nastrój. Ale wróćmy jeszcze raz do tematu diety. Tak będę przeskakiwać trochę z tymi tematami, bo już wiemy, że oczywiście dieta śródziemnomorska, zresztą doskonale wiecie, że my też zawsze ją polecamy. Tak samo dieta DASH, tutaj też w insulinooporności. No, to jest praktycznie dieta DASH, to jest tak, że jest bardzo podobne. Tam tylko zwraca się więcej, jeszcze więcej warzyw zielonolistnych, zwraca się uwagę na zawartość soli. Tak, dokładnie, więc tutaj ten sód jest istotny. No i teraz właśnie, dieta z indeksem glikemicznym. To jest dużo kontrowersji wywołuje. My oczywiście też mówimy, że jakby ten indeks glikemiczny, ładunek glikemiczny, no jest ważny, żeby gdzieś tą glikemię utrzymać, ale ja przynajmniej staram się podkreślać, żeby właśnie to była ta dieta śródziemnomorska, ten indeks nie był wyrocznią, prawda? Tak, tak. Bo właśnie są wady tego indeksu. Tutaj pytanie, co pani profesor o tym sądzi, bo ja na przykład widzę mnóstwo wad, no przecież Nutella ma niski indeks glikemiczny, prawda? Dynia ma wysoki, no jest tak bardzo zdrowa. No i teraz jak tutaj zdrowo podejść do tego indeksu, żeby te klapki z oczu zdjąć? No właśnie, bo szanowni państwo, jeżeli jemy właśnie w taki sposób śródziemnomorski, czyli w każdym posiłku, jakby każdemu posiłkowi towarzyszą warzywa, szczególnie warzywa zawierające błonnik, to pamiętajmy, że jesteśmy w stanie część z tych cukrów prostych nie ulegnie wchłonięciu, no bo najnormalniej w świecie błonnik ogranicza wchłanianie różnych czy tłuszczów, czy cukrów prostych i obniża indeks glikemiczny.
Więc żeby właśnie nie martwić się i ciągle nie chodzić z różnymi tabelami, wydaje mi się, że dlatego właśnie taka dieta, która jest dietą dopuszczającą, znaczy każącą nam w posiłkach spożywać rzeczywiście te produkty zawierające, ograniczające wchłanianie błonnik, no jest chyba najlepszym wyjściem. No a tego typu paradoksy, że część produktów mających niski indeks glikemiczny jest po prostu żywnością wysoko przetworzoną i niezdrową, no to... Bo zawierają dużo tłuszczu, więc siłą rzeczy ten indeks jest niższy, ale te produkty nie są zdrowe, no i nie są oczywiście wskazane w insulinooporności, czy takim normalnym stylu życia u każdej osoby. Poza tym, słuchajcie, ta dieta z indeksem glikemicznym, oczywiście potem się, najpierw był indeks, potem był ładunek glikemiczny. Ona, z indeks insulinowy tak, jeszcze się oczywiście teraz pojawił. Także ona, no to zawsze w tym kierunku, czy naukowcy, czy lekarze będą dążyli, żeby stworzyć taki najlepszy sposób żywienia dla konkretnej grupy osób, ale potem jest ta zwykła proza życia, ona pokazuje, że rzeczywiście tylko ta dieta, która jest taka, no oczywiście ma swoje określone ramy, ale nie jest taką dietą bardzo restrykcyjną. Dietą. Czyli wszystko się sprowadza do zdrowego rozsądku, dokładnie, do tej zdrowej równowagi, braku skrajności, restrykcji, które nigdy nie będą długotrwałe. I tutaj my zawsze też tak obserwuję ze swojego punktu widzenia, że z jednej strony pacjenci przechodzą na różne diety i tak dalej, natomiast to udaje im się utrzymać kilka tygodni, miesiąc, dwa, pół roku, ale potem jakoś wracamy do tego starego stylu, tych niezdrowych nawyków, no bo nie da się pewnych rzeczy utrzymać cały czas. No i teraz właśnie ta kwestia, jak dopasować swój styl życia, żeby to było już cały czas, prawda? I żeby to stosować regularnie. No. Bardzo modne też jest w tej chwili i też akurat jestem w trakcie pisania wytycznych dla Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, wytycznych żywieniowych. No, korzystam oczywiście z bardzo wielu materiałów i w przypadku otyłości, która przecież też towarzyszy insulinooporności, coraz częściej dopuszcza się na tak zwane salony, głodówki lecznicze, głodówki, ale też ten przedłużony post, czyli coś, co też jest, wydaje mi się, bardzo modne i też od wielu miesięcy, a jak nie lat, także towarzyszy rozważaniom, czy te szczególnie przedłużone posty nie powinny być częścią stylu życia osób z insulinoopornością. No i tutaj i tak, i nie. Oczywiście te przedłużone posty na pewno mają, szczególnie przedłużone posty mają swoje zalety. Natomiast znowu, to bardzo zależy od tego, z kim mamy do czynienia, no bo... Tutaj mówimy, przepraszam, o tych dietach intermittent fasting, tak? Tak. Czyli otwieranie, F otwieramy sobie okno, czyli no to wyjaśnijmy. Jemy normalnie. W ogóle z tym przedłużonym postem było tak, że idea była taka, że wynikająca z badań nad zwierzętami, idea była taka, że ponieważ kiedyś człowiek nie jadł ciągle, na pewno nie jadł 5 posiłków dziennie, czasami było tak, że nie jadł w ogóle i rzeczywiście jest tak, że nasz metabolizm, nasza fizjologia też jest w jakimś ogromnym procencie przystosowana do takich okresów, kiedy po prostu nie mamy pożywienia. Tak? I inaczej wtedy, jeżeli damy sobie szansę, żeby od czasu do czasu czuć niedosyt czy głód, zresztą zobaczcie, w każdej kulturze było to... W każdej kulturze są i posty religijne i są też takie nakazy, żeby nie dojadać, prawda? Śniadanie zjedz sam, obiadem podziel się z przyjacielem, kolację oddaj wrogowi. Czyli to gdzieś tam z tyłu głowy my wszyscy mamy. I do tego wrócono, jest mnóstwo badań, bardzo dobrych badań w takich dużych grupach, które pokazują korzyści z stosowania przedłużonych postów, czyli otwieramy wtedy takie okna, w których jemy posiłki, wydłużając post nocny, czyli w czasie nocy, kiedy śpimy, oczywiście nie jemy, wtedy w sposób naturalny zaczyna wzrastać stężenie ciał ketonowych, spada stężenie insuliny, czyli wszystko się dzieje tak, jak trzeba. No i teraz, jeżeli rano powstrzymamy się od śniadania, jeszcze przez parę godzin pochodzimy, ten post wydłużymy z 10, 12 do 14 godzin niejedzenia, siłą rzeczy będziemy redukować tą masę ciała. Ale badania na zwierzętach, te pierwsze, pokazywały, że ta masa ciała będzie redukowała się, nawet jeżeli w tym oknie żywieniowym te zwierzęta dostawały naprawdę wysoko przetworzoną, okropną żywność. Oczywiście my do tego nie namawiamy, mówimy, żeby te posty zastosować,
czy przedłużony post, ale w czasie tego okna, kiedy otwieram okno. No, jeśli nie, to typu śródziemnomorskiego. Tutaj powiem ze swojego doświadczenia, że ja faktycznie w pewnym momencie to okno żywieniowe stosowałam. Też po przeczytaniu bardzo fajnej książki Jedz, śpi i z oknem, zgodnie ze swoim zegarem, oknem, nieważne. Podam wam później tytuł, natomiast książka fantastyczna, Sachina Pandy. I on faktycznie opowiadał właśnie o tym oknie żywieniowym, o tym, jak to działa właśnie od strony biologicznej i jak ten organizm funkcjonuje. I ja zaczęłam też stosować. Natomiast nie robiłam tego okna jakiegoś bardzo dużego, natomiast ja faktycznie przyjęłam, że jem już nie pamiętam, chyba od godziny 9 do 19, miałam 10-godzinne okno. Nawet mój mąż się złamał i też zaczął to okno wprowadzić. Powiem szczerze, że naprawdę efekty były super. Super były. I nie skupiałam się jakoś wybitnie na tym, co ja jadam. Oczywiście jadam zdrowo, regularne posiłki. Natomiast czy coś tam się pojawiło takiego, nazwijmy to, zakazanego, niewskazanego, nie robiło najmniejszego znaczenia. I faktycznie czułam się fantastycznie i też widziałam jakieś tam efekty. I potem już trochę zaniedbałam, bo już wieczory weszły pandemiczne za mocno, więc już teraz postanawiam do tego wrócić, ale to było faktycznie coś niesamowitego i bardzo fajnie się człowiek czuł na tym. No więc, ale, a już u mnie 40 parę plus to tak nie bardzo zadziałało, ale działa na przykład to, jeżeli nie jem kolacji, nie? Czyli rzeczywiście ten wieczorny posiłek, szczególnie ten, który, słuchajcie, najbardziej lubimy usiąść po tej pracy, usiąść i zjeść. Przed telewizorem. No właśnie. To rzeczywiście przynosi efekt natychmiastowy. Więc te przedłużone posty, też jest mnóstwo badań, które pokazują, że rzeczywiście zwiększony metformina. Nie, absolutnie nie może być. No i też dużo osób nie ma może takiej wystarczającej wiedzy, jak sobie radzić przy takich dietach, bo to jednak wymaga pewnej dyscypliny, wiedzy, żeby dobrze zbilansować te posiłki, żeby one mimo wszystko, znaczy one nigdy nie będą dobrze zbilansowane na takiej diecie. Natomiast faktycznie spotkałam się z tym, że osoby, które przechodzą na takie właśnie restrykcyjne diety, gdzie eliminuje się bardzo dużo produktów, w pewnym momencie po prostu mają mnóstwo niedoborów, jedzą monotematycznie, tylko jakieś wąskie grupy produktów, nie urozmaicają tej diety, bo po prostu też nie wiedzą, nie mają pomysłów, nie wiedzą, ile tak naprawdę tych wartości przyswajać, jak w ogóle podzielić te posiłki i tak dalej. No i właśnie, no i tutaj ta wiedza jednak jest mimo wszystko potrzebna i też pewna dojrzałość i przygotowanie się do takich działań. Powiem tak, że no po to są właśnie dietetycy, szczególnie tacy dietetycy kliniczni. Jeżeli przechodzimy na jakąś taką dietę no niezwykle restrykcyjną, to dieta wegańska, dieta portfolio, prawda, czy dieta ketogeniczna, to na pewno powinniśmy iść do dietetyka. Z drugiej strony wrzucę teraz kamień do ogródka dietetyków, że nam jest wygodniej klepać zawsze te 5 posiłków dziennie. No, rozdzielić to. I oczywiście nie każdy pewnie będzie się dobrze czuł, jedząc 5, czasami wystarczą 4 posiłki dziennie, no ale my tak też uczymy studentów i też każdemu dietetykowi jest łatwiej w ten sposób przygotować ten plan posiłków dla pacjenta. Natomiast w tych dietach bardzo restrykcyjnych naprawdę potrzeba po prostu wiedzy, czyli albo samemu należy poczytać, jakie niedobory na tej diecie się rozwijają, no bo na przykład na diecie wegańskiej no należy uzupełniać wiele rzeczy, to samo na diecie ketogenicznej, żeby samemu się nie wpędzić w jakiś, nie zapędzić w quasi ruch. Tutaj, ale co? Pokazuję tylko tutaj, Kasi potrzebuje tylko jeszcze tutaj notatki na chwilę, bo mam jedno pytanie, którego zapomniałam, więc pozwolę sobie tylko tutaj ściągnąć jedno pytanie. Sekundka, pozwolę sobie tutaj zrobić taką chwilę takiej nieprofesjonalnej przerwy. Okej, jeszcze właśnie. Chciałam wrócić do tych psychobiotyków i do tej depresji, lęku, takich stanów emocjonalnych, które właśnie towarzyszą. I z jednej strony mamy takie sytuacje, że pacjenci, no niezależnie czy to insulinoporność, cukrzyca, ogólnie w takich różnych jednostkach chorobowych, zaburzeniach, popadają właśnie w taki silny stres, silne lęki, wynikające właśnie z samej świadomości, że na coś jestem chora, muszę teraz zmienić nagle swoją dietę, muszę przyjmować leki. No i to są takie stany napięciowe, które też niekorzystnie wpływają na tą dietę, no bo stres nasila pewne niezdrowe relacje z jedzeniem, podjadanie, zajadanie stresu, więc ten pacjent się spina i na wszelką cenę próbuje stosować tą dietę, ale z drugiej strony stan emocjonalny na to nie pozwala.
No i właśnie, no i wtedy pytanie, czy na przykład suplementy niektóre, tak jak właśnie psychobiotyki, ale też na przykład właśnie magnez czy witaminy z grupy B, czy to dodatkowo warto suplementować w takich stanach napięciowych? Czy są jakieś zawsze inne preparaty, które... Zawsze witaminy z grupy B są bardzo dobre, bardzo fajne działanie. To znaczy tak, słuchajcie, od razu mówię, że szereg preparatów ziołowych, o których za moment chciałabym powiedzieć, no to też nie powinniśmy tego robić na własną rękę, szczególnie jeżeli bierzemy leki. Pamiętajmy, że leki mogą wejść i wchodzą bardzo często w interakcję z różnymi preparatami ziołowymi. Psychobiotyki, to jest bezpieczna rzecz, tam się nic nie powinno podziać, czekamy te 3 tygodnie, zazwyczaj ludzie mówią, kurczę, jest super, zeszło ze mnie, tak? To ciśnienie ze mnie zeszło, czyli nawet nie chodzi o, chodzi o to, że zmniejsza się odczuwanie samego stresu, tych lęków, ale także jest takie badanie, które pokazuje, że zmniejsza się stężenie kortyzolu w moczu. No to już mamy. To taki jest dobra bardzo, bardzo dobra. Tutaj też się wtrącę, że na przykład stosowanie leków psychiatrycznych czasami też wpływa na stan mikroflory jelitowej, więc z tymi psychobiotykami jakby może to mieć to swoje fajne działanie, że jednak te leki psychiatryczne pomagają w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych czy chorób. Natomiast faktycznie ten stan jelitowy i te niektóre skutki uboczne, które są przy lekach, no to są faktycznie często bardzo męczące. Tyją, bardzo często tyją. Tak, no właśnie. To jest też związane, to też taką pracę tutaj opublikował, miałam przyjemność brać udział w tym, że rzeczywiście te leki psychiatryczne, one zmieniają mikrobiotę jelitową i mogą przyczynić się do zwiększenia masy ciała. Ale o czym chciałam powiedzieć? No właśnie, czyli no jakby psychobiotyki są zawsze, czy magnez, czy witaminy z grupy B, duże dawki, proszę zobaczyć, że musi zapisać lekarz witamin z grupy B. Ale takie dawki, które są dawkami dopuszczonymi, no możemy sobie kupić w aptece. Natomiast też tutaj można wspomagać się preparatami roślinnymi, na przykład dziurawcem, jest znakomity dziurawiec, męczennica, czy kozłek lekarski, czy szafran, wyciąg szafranu, czy wyciąg... Ale z dziurawcem chyba nie można przesadzać. Ale no właśnie, no. Praktycznie wszystkie z nich każą bardzo mocno... Przepraszam, teraz ja nie wyciszyłam swojego telefonu. Niestety musimy bardzo mocno uważać na leki, które bierzemy, bo niestety zmienia się metabolizm leków. Dlatego uczulam Państwa na to, że preparaty ziołowe, no naprawdę musimy skonsultować to z lekarzem i lekarz, albo przynajmniej z farmaceutą, może nam powiedzieć, że jeżeli Pani bierze taki i taki lek, nie może Pani brać tego preparatu. Dziurawiec jest znakomity, no ale jeżeli ktoś bierze leki, na przykład inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny, no już tego dziurawca brać nie może. Jest taki teraz popularny suplement, który się nazywa ashwagandha. Mm-hmm. No i teraz pytanie, ona też jest modne. Ona tak? Działa, ashwagandha są teraz działa popularne. Działa i nie działa. No, właśnie, działa czy nie działa. Tak samo jak olej konopny. No, na niektóre osoby działa, na niektóre nie. Pewnie to też zależy od jakichś indywidualnych cech. Wydaje mi się, że ona znowu ma taką bardzo dobrą prasę i rzeczywiście działa tak wyciszająco. Mm-hmm. Ale na przykład ja kiedyś pamiętam, że i na mnie ona nie zadziałała, nie? Także bardzo indywidualnie. Lepiej melisę wypić. Melisa też na mnie nie. Nie działa melisa. Na mnie też melisa nie działała, plus niedobra w smaku dla mnie jest. Ale na niektórych działa, niektórzy lubią się na niej wyciszyć. No jak mocno zaparzą, taki mocny napar, taki naprawdę kop melisowy, to... To tak. Ja mam taki sposób jakby wypuszczania tego ciśnienia, się po prostu biorę kijki i idę na trening. To jest najlepsze. Aktywność fizyczna świetnie reguluje właśnie ten stan emocjonalny, potrafi rozładować. Ja sama wiem po sobie, że jak jestem taka spięta, zestresowana, jak pójdę na siłownię, pójdę wytańczyć gdzieś na jakąś zumbę, cokolwiek. Tak. Człowiek wychodzi z endorfinami. Tak. Ostatnio zrobiłam 25 km po Trójmieście, taki weekend sobie zrobiłam mocny, ja wróciłam po prostu zmęczona, ale tak szczęśliwa, wypoczęta. Dokładnie. I tego też, słuchajcie, Wam serdecznie polecam o aktywności fizycznej. O aktywności fizycznej będę dzisiaj jeszcze rozmawiała i tutaj, słuchajcie, godzinowo nam się to przesunęło, bo miałam rano mieć rozmowę, natomiast właśnie z dr Kariną Ryterską będę rozmawiać o godzinie 14. Mam nadzieję, że będziecie z nami i będę właśnie rozmawiać o tej aktywności
aktywności fizycznej w insulinooporności oraz o tym, jak sobie najlepiej ją dopasować i jak sobie świetnie z nią poradzić i tak, żeby ona była najkorzystniejsza dla osób z insulinoopornością oraz to, jak sobie poradzić z takimi dolegliwościami właśnie jelitowymi, które czasami się przy tej aktywności fizycznej pojawiają, co potrafi zniechęcić, że osoby, które nie były wcześniej aktywne fizycznie, nagle idą właśnie ćwiczyć na jakiś fitness, na jakieś spacery, zaczynają biegać i ten jednak ta jelita są niedokrwione, mikrobiota tak zaczyna pojawiają być problem, się biegunki albo w czasie treningów dolegliwości, no i o tym na pewno z dr Wyterską będę także rozmawiać, więc bądźcie z nami o godzinie 14. Ja dzisiaj ze swojej strony bardzo serdecznie dziękuję pani profesor. Mam nadzieję, że wiedza, którą tutaj uzyskaliście, będzie dla was też takim bodźcem, żeby tą wiedzę zgłębiać jeszcze bardziej, że to jest taki zalążek tego, co jeszcze będzie potrzebne na pewno dla was, ale że już będzie jakąś wskazówką, co robić w przypadku właśnie tej diety z insulinoopornością. Słuchajcie, bardzo, bardzo państwu dziękuję za ten czas, który mogłam z państwem spędzić. Pamiętajcie, warzywniak wybieramy tanie warzywa, dajemy do każdego posiłku, myjemy je porządnie, co znaczy woda z octem i solą, żeby tam zmyć. Psychobiotyki, probiotyki, jak się coś dzieje i też pamiętajmy, że przy lękach i takich depresyjnych zachowaniach, no... Psychiatra jest też dobrym kierunkiem. Oczywiście, nie bójmy się, bo też ludzie się psychoterapia. Boją. Psychoterapia oczywiście. Przede wszystkim. Rozwiązanie świetne dla każdego, słuchajcie. Każdy z każdego. Ale jeżeli jest taka endogenna depresja, to jednak to musi rozpoznać lekarz. Lekarze mówią, tu proszę bardzo, psychobiotyki, terapia, psychoterapia. No ale jeżeli dzieje się coś tak naprawdę, to wtedy już leki. Słuchajcie, serdecznie wam dziękujemy. Możecie przy okazji zobaczyć, jak świetnie kolorystycznie się z panią profesor dobrałyśmy do naszych obrazków z tyłu. Nie jest to zbieg okoliczności, po prostu świetne obrazki się pojawiły. Stwierdziliśmy, że nie możemy tego tak zostawić. Godzina 14 z dr Wyterską jesteśmy dla was, a tymczasem przerwa obiadowa. I do zobaczenia wkrótce.